Przypadki miłosne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć Wiolu. Cześć Aniu. Tak mówimy jak zawsze tradycyjnie z uśmiechem, a dzisiaj będzie trudno. Będzie trudno. I temat taki trudny, ale chyba warty do omówienia, co? Tak, ponieważ wiedza o traumie, bardzo mi zależy w ogóle, żeby ludzie więcej wiedzieli o tym ważnym zagadnieniu, powszechnym zresztą, ale dopiero od ponad 10 lat wiemy więcej o mózgu w traumie i dlatego tą wiedzę trzeba krzewić. A tu wykorzystamy taki fakt, że ty oprócz tego, że jesteś psychologiem i psychoterapeutką, to jesteś też psychotraumatologiem. I takich specjalistów nie ma wielu, bo to nie jest taka powszechna wiedza, prawda? To nie jest tak, że każdy psycholog jest psychotraumatologiem. Nie? No nie, musi nabyć wiedzę, kursy, szkolenia, certyfikaty z dziedziny leczenia traumy. Najlepiej w oparciu o nowoczesną wiedzę. Często się tak może umniejsza, tak? To słowo trauma. Tak. I się mówi, no nie wiem, nie rób mi, nawet w żartach, nie? Tak. Nie rób mi czegoś, bo będę miała traumy. Ha, ha, ha. Tak, ludzie w ogóle mylą to pojęcie z wieloma takimi jakimiś popularnymi skojarzeniami. No to powiedz Wiolu, czym jest trauma? Właśnie, trzeba odczarować, bo traumą nie jest zdarzenie, jak niektórzy myślą, że traumą jest jakieś wydarzenie. Trauma to bardzo specyficzna reakcja naszego organizmu, czyli myśli, uczucia i wrażenia, których doświadczamy po wstrząsie, jakim dla naszego układu nerwowego właśnie było nagłe, bardzo bolesne wydarzenie. Czyli ta trauma to są te rzeczy, które się dzieją w nas, a nie samo to wydarzenie. Tak jest, okay. Tak, tak. To jest to, w jaki sposób organizujemy myślenie, wrażenie i uczucia. I właśnie chodzi o takie wydarzenie, od którego nie mogliśmy uciec. Czyli ono sprowokowało taką reakcję organizmu, jaką jest zamrożenie, przerażenie, załamanie, poddanie się. Czyli dokładnie taka odwrotna od ucieczki lub ataku. To mamy również w repertuarze jako ludzie, na zagrożenie. Ale ta właśnie ucieczka i atak, to one też mogą być takie symboliczne, nie? No bo na przykład atakiem może być to, że zaczynamy na kogoś krzyczeć, bronić się tak słownie. Tak, ale to daje poczucie mocy, to nam nie robi traumy. To jest jakiś argument, tak? Tak, znaczy wtedy możemy sobie poradzić sobie, tak? Natomiast traumatyczna reakcja to jest reakcja załamania, zamrożenia, poddania, w którym następuje dezorganizacja w ogóle osobowości. Czyli my w ogóle jak sarenki, tak się czasami mówi, nie? Że jak sarenka zobaczy na ulicę ci wyskoczy i zobaczy światła, to ona staje w miejscu i ona się nie ruszy. Zamrożenie, zamieranie. Właśnie chodzi o to, że podczas tego zjawiska czujemy obezwładniający lęk, czyli taki, który uniemożliwia nam jakiekolwiek poradzenie sobie, na przykład takim jak ucieczka lub atak, nie? Czyli groza, obrzydzenie, lęk, można właśnie wtedy powiedzieć, że nas jakby rozłącza, tak? Od logicznego działania, od logicznego myślenia, no i jesteśmy trochę jak zombie. I tu mówisz, że tak symbolicznie, że można tak powiedzieć, ale prawda jest taka, że tak się dzieje właśnie, nie? Tak. Że ten mózg się nam dzieli rozłącza, na pół, czyli nie? Tak, lewa półkula jakby traci połączenie z prawą, czyli prawa emocjonalna zaczyna dominować, ponieważ jakby lewa jest odłączona, czyli przestajemy mieć zdolność do przetwarzania tego w logiczny sposób. W traumie na przykład nie mamy zdolności nazywania rzeczy po imieniu, czyli mówimy o tym, że odejęło mi mowę, czyli nie mamy zdolności nawet nazywania rzeczy, ponieważ ten strach był tak obezwładniający. Czyli nawet tak do końca my sami nie uświadamiamy sobie, co się stało. Tak, tak wtedy. Nie uświadamiamy, tak, nie wiemy, nie umiemy tego nazwać, nie wiemy, co się stało i najczęściej też właśnie wtedy powstają te nieuświadomione przekonania o samym sobie, które są zupełnie nieadekwatne, czyli takie, które my zapamiętujemy w nich, że sobie nie poradziliśmy, jesteśmy nic nie warci, nie zasługujemy na życie, to są takie dezorganizujące dalsze funkcjonowanie przekonania o sobie, które również lądują w tej części mózgu, który nazywamy nieświadomym i to jest trochę jak pieczęć, że od tego czasu jesteśmy niewolnikami tych przekonań. To jest to uwięzione w lewej półkuli, skrzywione przekonanie o samym sobie. To przeżyliśmy coś takiego, jesteśmy w jakimś szoku? Tak, ten szok po takim zdarzeniu. Ale wiemy, jakby czujemy wewnętrznie, że coś jest nie tak, nie? To nie jest tak, że jesteśmy w szoku, ale wracamy i żyjemy dalej, jakby się nic nie stało. Już po takich trudnych zdarzeniach, w którym doznaliśmy tego zamarcia i szoku, właściwie mamy 3 miesiące na to, żeby nasz układ nerwowy się uporał z tym, co tu się wydarzyło, czyli przetworzył to w jakiś sensowny sposób, żebyśmy doszli do siebie. Powiedz mi taki przykład traumy, bo mówimy trauma i że to jest takie straszne. Czym na przykład, jakie może takie wydarzenie być traumatyczne? Wiesz, mówimy o takich dwóch rodzajach traumy. W psychotraumatologii mówi się o traumie przez duże T i przez małe T. To oczywiście jest symboliczne, bo nie chodzi, że jakaś trauma jest mniejsza lub większa, bo powoduje identyczną jakby dezorganizację tej pracy mózgu. Trauma przez duże T to są takie zdarzenia dla wszystkich oczywiste, które jakby w równym stopniu powodują ten szok. I to są napaści, zagrożenia życia, wypadki. Osoby, które widziały wojnę. Tak. Czyli nie wiem, jak bomba rozrywa komuś nogę, ktoś umiera obok albo leży bycie na ulicy. Świadkiem, bycie świadkiem jakby cudzej śmierci albo zagrożenie własnego życia.
ale właśnie jak mówię, napaści seksualne i to wszystko nazywamy traumami przez duże T, ponieważ u większości osób powoduje to właśnie taką reakcję układu nerwowego jak zamrożenie i szok. Ale są też wydarzenia zwane traumami przez małe T, czyli tak zwane traumy rozwojowe. Są to reakcje dzieci w rodzinach, w których stale, prawie codziennie doświadczały jakichś dysfunkcyjnych zachowań rodziców, takich jak wyśmiewanie, umniejszanie, krytykowanie, osądzanie, zastraszanie. Awantury? Tak, albo tak, awantury między nimi, a dziecko było niemym świadkiem, bicie się. Tak, czyli albo rodzic, który doznawał permanentnej depresji, a dziecko było małe pod jego opieką, nie było na przykład ojca, a matka była w permanentnej depresji. I bycie właściwie świadkiem i uczestnikiem tych permanentnych doświadczeń w dzieciństwie nazywamy traumami rozwojowymi i one w identyczny sposób organizują mózg. Tylko tam nie mamy tych trzech miesięcy, tak? W których możemy sobie poradzić. Dlatego nie? To jest bardzo podstępne i zazwyczaj przekłada się na przewlekłe PTSD zupełnie bez naszej wiedzy. Tak? Bo PTSD jest tym zespołem stresu pourazowego, który po tych trzech miesiącach po traumach przez duże T, którym nie zdołaliśmy rozładować tego napięcia w ten zdrowy sposób, przejawia się w pewien nieprzydatny sposób funkcjonowania. PTSD jest takim rodzajem naprawdę trudnego sposobu radzenia, jakim jest zwiększona drażliwość, zwiększona lękliwość, stały stan pobudzenia, skłonność do właśnie smutku, który jest mylony z depresją, albo napady agresji, utrata w ogóle sensu życia, utrata pasji, niechęć do w ogóle spotkań z ludźmi, zamykanie się w sobie. Ale za to odpowiadają hormony, nie? Nie tyle hormony, co właśnie ta struktura mózgu, który się właśnie tak zorganizował po tym szoku nerwowym. Czyli rozłączenie prawej i lewej półkuli, rozłączenie w ogóle umysłu świadomego z ciałem. Ludzie stają się trochę jakby funkcjonują jak zombie, tracą mimikę naturalną, ekspresję ciała, przestają jakby mieć płynne ruchy, przestają chcieć tańczyć. Wiesz, to są wszystko skutki funkcjonowania w tym PTSD. I to naprawdę życie jest niemiłe. A mówiłaś o tych trzech miesiącach, jeśli jest ta trauma przez duże T, spowodowana jakimś jednym wydarzeniem, jednym zdarzeniem. Trauma przez duże T. No to mówiłaś o tym, że mamy 3 miesiące, żeby sobie z tym poradzić. Jak? Zalecane jest, żeby ludzie po tym szoku zaczęli dzielić się z innymi ludźmi, rozmawiając, co im się przytrafiło, ale tylko przez 3 miesiące, uczulam. Bo potem te przewlekłe rozmawiania o tym, co się zdarzyło, już nie pomogą. Ale mamy szansę odreagować właśnie w tych czułych spotkaniach z innymi ludźmi, gdzie będziemy wysłuchani, gdzie będziemy pocieszeni, gdzie będziemy mogli usłyszeć, że jednak przetrwaliśmy, że to się już skończyło. Że to nie jest nasza wina, tak. To są zalecane rzeczy. Rozmowy z przyjaciółmi albo rozmawianie z terapeutami, w którym doznamy i pociechy, i tej aktualizacji. Ale mamy też takie zalecenia, żeby pracować z ciałem. Mamy techniki TRE, czyli to są takie specjalna praca z ciałem, która zalecana jest dla ludzi po tych szokach. Czyli wytrząsanie, można powiedzieć, traumy z ciała. Mamy zalecany taniec terapeutyczny, żeby ciało zaktywować. Sztuki teatralne, praca z instrumentami, bębenki na przykład, joga, medytacja, wszelkie rodzaje sztuki robione własnymi rękami, ale też ze zwierzętami, hipoterapia, alpakoterapia. O co w tym chodzi? Dogoterapia. Jak to można chodzi o to, żeby zaktywować ciało i z powrotem połączyć go z umysłem, ponieważ trauma jakby dezorganizuje połączenia ciało-mózg. A więc obcując tym wszystkim, bo sztuka właśnie łączy ciało z mózgiem, podobnie muzyka, obcowanie ze zwierzętami, ponownie mamy szansę zaktywować doznania fizyczne, poczuć się z powrotem żywymi. No tak, bo to chodzi o to, że dotykamy tak, stworka tak. I on ma jakąś sierść i to się przetwarza w naszym mózgu i to coś tam nas pomaga połączyć. W ogóle poczujemy się wtedy jakby aktywni z chwilą obecną, z życiem, a właśnie w traumie mamy wrażenie rozłączenia. Dlatego nasz mózg funkcjonuje ciągle w trybie przeszłym. A te rzeczy, aktywizowanie ciała to i teraz, powoduje, że myśmy z powrotem przyłączyli się do tych struktur mózgowych bezpośrednio po traumie, mówisz jeszcze. Bezpośrednio. Wiesz, terapeuci, którzy znają metody leczenia traumy w oparciu o tą nowoczesną wiedzę o mózgu, jaką jest neurobiologia, znają takie techniki, jakim jest między innymi EMDR, czyli technika desensytyzacji przez ruchy gałek ocznych. Na przykład poklepywanie na zmianę prawej i lewej nogi, uda lub przemiennie ramion. Prawa, lewa. W takim tempie. Prawa, lewa. Skrzyżowane ręce. Wiola, to jest szamaństwo. Nie jest to szamaństwo. No jak chcesz mi powiedzieć, że człowiek, który widział oderwaną nogę albo, nie wiem, kogoś ktoś zaatakował nożem, że poklepywanie się po ramionach może pomóc? Tak, albo tupanie naprzemiennie w sekwencjach sekundowych, nie szybkich, regularne tupanie prawa, lewa,
prawa, lewa. Tak jak Ci powiedziałam, po traumie prawa i lewa półkula mózgu rozłącza się, powodując kompletny zamęt w mózgu. Jeśli chcemy przywrócić zerwane połączenia w mózgu, musimy zmusić prawą i lewą stronę do synchronizacji. Po to mamy nerw wzrokowy, w MDR-ze używamy migania ruchów gałek ocznych prawa i lewa strona w pewnych sekwencjach, jest to metoda, ale też jeśli nie jesteśmy u terapeuty, możemy to sobie zrobić sami. Czyli mając prawą rękę i lewą rękę, możemy skrzyżować ręce na wysokości piersi i uderzać się w sekwencjach 15 uderzeń. Jednocześnie wsłuchując się w te klepnięcia, będąc po prawej i po lewej stronie, czyli zanurzamy się w to doświadczenie, które w bardzo prosty sposób zmusza prawą i lewą półkulę do pracy, do łączności. Ta metoda była 20 lat badana, zanim została udostępniona na terapię. Tak, możemy to poczytać, bo to nie są jakieś wymysły szamańskie. Dlaczego właśnie ten sposób naprzemiennej stymulacji prawej i lewej części ciała przez nerw wzrokowy albo przez poklepywanie powoduje te zbawienne reakcje mózgu, które uszkodziła nam trauma. I przez to, że to jest takie proste, wielu ludzi nie dowierzało przez lata, aż w końcu te dowody zostały opublikowane i 20 lat się obawiali to puścić, aż w końcu to puścili na rynek terapeutyczny i on zrewolucjonizował współczesne leczenie traumy. Dlatego, że te techniki są bardzo proste. MDR na przykład jako metoda w sumie techniczna jest jakby prosta do nauczenia się przez terapeutów, a robi takie skutki w terapii, jakie kiedyś 3-4 lata trzeba było leczyć to, co dzisiaj robi 6 sesji. Czyli to jest tak, że z jednej strony po traumie wizyta, po traumie przez duże T, wizyta u terapeuty, oczywiście przegadanie czy porozmawianie o danym problemie, czy o tym, co się wydarzyło, to tak, a z drugiej strony to taka fizyczna praca nad sobą faktycznie, żeby... Tak, fizyczna, fizyczna, bo trauma zrywa nasze połączenie ciała z umysłem. Dlatego musimy z powrotem pomóc ciału wrócić do życia. A to są miłe rzeczy, te, które wymieniłam, do zajmowania się. I mamy te 3 miesiące na to, żeby z powrotem układ nerwowy się podniósł. No dobra, mówisz 3 miesiące, co dzieje się po 3 miesiącach? Jeśli spędziliśmy te 3 miesiące na ubolewaniu tylko na tym, co się stało i zaszywaniem się... Albo na udawaniu, że się nic nie stało. Albo, że się udawaniu, że się nic nie stało, no to mamy niestety PTSD. Tak jak Ci powiedziałam, jest to zespół stresu pourazowego, który jest naprawdę fatalny w skutkach do już radzenia sobie samemu. I nie znam osoby, która bez pomocy złożonej terapeutycznej mogła z tego wyjść. Dlatego u wszystkich osób zalecane jest już poszukanie traumatologa, psychotraumatologa, który ma narzędzia do uporania się z PTSD, bo żyć z tym nie da rady. I naprawdę, mimo różnych napomnień otoczenia, osoba z PTSD nie jest w stanie sama sobie z tym poradzić. A naprawdę funkcjonowanie jest szalone z PTSD. Życie przestaje mieć sens, wszystko się nie układa, mam wrażenie, że... A to nie jest depresja, nie? A to nie jest depresja. Ani to nie jest ADHD, a często jest mylone z tym. A powiedz mi, a to, o czym się mówi, o tych takich wyzwalaczach, że ktoś kogoś, nie wiem, do załamania nerwowego może nawet... Mówisz o triggerach? Tak, że może wywołać jakiś zapach, nie wiem, kolor, dźwięk. Tak, ofiary traumy, czyli takie, które się z nią nie uporały, są bardzo jakby nadwrażliwe na bodźce, które dla innych osób, które nie doznały traumy, są normalne. I tak, jeśli na przykład spotkał nas pożar, w którym doświadczyliśmy ryzyka utraty życia, to bodziec pod tytułem dym, gdziekolwiek byśmy go nie odczuli, powoduje... Na przykład podczas super uroczego i sympatycznego grilla. Na przykład przyjęcia. Może wywołać reakcję identyczną, jak wtedy, kiedy doznaliśmy szoku, czyli kompletnie zdezorganizować, sparaliżować nasze funkcjonowanie. I wtedy, wiesz, jesteśmy triggerowani takimi bodźcami, o których nie mamy pojęcia, że mogą być szkodliwe, tak? Więc jesteśmy w sumie narażeni i bezradni, jak dzieci, na cierpienie. Czyli jesteśmy triggerowani nieskończoną ilością bodźców, które mogą nas wyzwalać traumatyczne doświadczenie. I no i takie życie jest naprawdę trudne. Ton głosu osoby, która nas napadła na przykład, tak? Na przykład niski ton głosu. Może każdy człowiek, który mówi niskim głosem, teraz będzie wyzwalał tą reakcję paraliżu. Padał deszcz. Tak. Niektórzy na przykład unikają skrzyżowań, bo na skrzyżowaniu doświadczyli wypadku i nie mogą sobie pozwolić przejechać przez skrzyżowanie i doznają ataku takiego właśnie paraliżu przed każdym skrzyżowaniem, oni przestają jeździć autem, więc pomysłem ich jest wycofywanie się z życia, żeby nie być triggerowani nieustannie przez te przykre bodźce, ale to też nie jest wyjście, bo to nas zamyka w domu. No tak, i nie da się uciec przed wszystkim. Przed nie? światem wtedy, przed no światem. Bo tak, to się mnoży w ogóle te triggery. Dużo jest dzisiaj traum. Wiesz, jest więcej świadomości w ogóle tego,
że możemy uporać się z doświadczeniami traumatycznymi. Traumy były od zawsze i nasz układ nerwowy był narażony od zawsze na przeżywanie trudności. Czy to w naszych dysfunkcyjnych rodzinach, tak? Jesteśmy pokoleniem dzieci wychowanych w komunie, gdzie traumatyczne otoczenie zdarzało się na co dzień, na przykład pijący rodzice albo awanturujące się. Wiesz, i w świadomości ludzi takie powstało przekonanie, że już jest na to sposób, że nie musimy radzić sobie z tym sami. I dlatego tak prężnie powstaje ta dziedzina psychotraumatologia, no bo jest na to popyt, bo ludzie są świadomi i chętnie zgłaszają się z tym do nas, do specjalistów. No dobra, ale powiedz mi, bo na przykład mówimy tu o wypadku samochodowym, na przykład, który zagrażał życiu, ale no nie oszukujmy się, że na przykład we mnie taki wypadek mógłby nie spowodować żadnej traumy, a u ciebie mógłby na przykład sparaliżować właśnie. I tak, od czego to zależy w ogóle? Zależy od kondycji układu nerwowego. Rodzimy się z indywidualną taką wrażliwością układu nerwowego. To, co wydaje się zagrażające dla jednego, zupełnie nie zagraża drugiemu. To jest nasza indywidualna struktura układu nerwowego i ją musimy wziąć pod uwagę, mówiąc o tych reakcjach traumatycznych. Dlatego lepiej się nie porównywać do nikogo. No właśnie, czyli też jeśli ktoś, nasz przyjaciel bliski przychodzi i zwierza nam się z sytuacji pod tytułem, no nie wiem, właśnie wypadek samochodowy i robi z tego koniec świata, to nie możemy tego bagatelizować, tak? Bo dla nas to, czy dla mnie to mogłoby nie znaczyć nic, tak? Skoro uszłam z życiem, to się cieszę, Nie? A dla kogoś to nadal może gdzieś tam być takim kolcem. Tak pamiętam, że to jest osobnicza, bardzo specyficzna reakcja układu nerwowego poszczególnego człowieka. I tak samo dzieci na przykład, z tych samych rodzin, gdzie były dysfunkcje, na przykład pijący, awanturujący się ojciec. Jeden zapamięta dane zdarzenie jako coś, co zdezorganizowało mu osobowość, a drugi wyszedł z tego bez szwanku. I do tego lepiej się nie porównywać do innych ludzi, tylko patrzeć na to, jak sami funkcjonujemy. I jeśli nam to przeszkadza, to się udajemy do psychoterapeuty. Czyli jeśli coś jest dla nas ważne, to obiektywnie jest ważne, bo dla nas jest ważne. Tak. Jeśli my sobie z tym nie radzimy, to znaczy, że to nam szkodzi. Żeby to potraktować poważnie, bo można nie być ofiarą tych zdarzeń z przeszłości. Po co żyć z traumą, jak życie wtedy wcale nie smakuje? Życie z traumą właśnie, powiedz mi, kto to zauważa? Najczęściej widzi to nasze otoczenie. Mamy takie przekonanie, często my ludzie, żeby myśleć, że wszystko już jest dobrze, że się pozbieraliśmy. Nikt nie chce czuć się, wiesz, bezbronną ofiarą i rozpadnięty na małe kawałeczki. Więc często zaprzeczamy temu, co się z nami dzieje. Jeszcze jest takie to hasło, klucz, że czas goi rany. Spokojnie, poczekaj, kilka tygodni przejdzie ci. Tak, to jest taka bzdura, nie? Czas goi rany. Akurat w przypadku traumy w ogóle tak nie jest. Ale wierzymy w te obiegowe nasze różne powiedzonka, co nam rodzice przekazali. No i też się z tym kryjemy. Kryjemy się z tym paraliżującym lękiem, tak? Bo ludzie po traumie są jakby tak nadwrażliwi, boją się w kółko wszystkiego, a to jest takie irracjonalne, że sami się tego wstydzą, tak? Temu, co się z nimi dzieje. No ale widzieć to powoli otoczenie. To, że się zamykamy w sobie, że przestaliśmy chcieć rozmawiać, że przestaliśmy chcieć wychodzić, że nie interesuje nas w ogóle rozrywka, kontakty właśnie z ludźmi, że często mamy przeświadczenie o na przykład, że praca nam się już przestała podobać, niektórzy mylą to z wypaleniem zawodowym, tak, bo kompletnie też przestajemy czuć radość w ogóle ze wszystkiego, co do tej pory czuliśmy i z aktywności, i z rozrywki, i z pracy, i z czego tam tylko. Tak, zaburzenia snu zresztą, tak, to są typowe rzeczy dla życia po traumie. No to tutaj trzeba być bardzo takim uważnym, nie? Żeby nie pomylić tej traumy właśnie z tymi wszystkimi takimi psychicznymi, psychologicznymi problemami, które gdzieś tam nas częściej chyba dopadają, nie? Nie mówię nas jako tego pojedynczego człowieka, tylko nas jako społeczeństwo. Że tak, mimo wszystko chyba częściej słyszy się o tym, że ktoś ma depresję, niż to, że ktoś przeżył traumę, nie? I czy żyje w tym syndromie? PTSD, tak, w syndromie PTSD, bo to jest taki syndrom naprawdę złożonych objawów. I w sumie tak naprawdę nie sposób nie zauważyć jakby sumy tych zjawisk z PTSD, bo one za jakiś czas ewidentnie można powiedzieć, że człowiek się zmienił, jeśli to wydarzenie miało miejsce w życiu. Przestają być, wiesz, w ogóle aktywni, przestają się uśmiechać. Najbardziej pozytywną informacją z tego jest ta, że można z tego wyjść i można sobie z tym poradzić. Trwale wyleczyć, można zmienić w ogóle i z powrotem wyleczyć mózg, ponieważ mózg rzeczywiście po traumie działa w zdezorganizowany sposób, czyli tam się rozłączają różne, że tak powiem, styki, powiem językiem kolokwialnym, a po technikach pracy z mózgiem, czyli technikach tych terapeutycznych, o których mowa, zmienia się EEG mózgu. To sobie wyobrażasz, że po takich sesjach, już po jednej sesji, na przykład MDR-a, EEG mózgu jest inne, to znaczy, że on zmienia strukturę, naprawia się. Te połączenia realnie się dzieją między prawą i lewą. To niesamowite jest naprawdę, czyli że psychologia to nie jest taka nauka, czyli
jakby my tu sobie z wami tak pitu, gadamy, pitu. Nie? I robimy takie pitu-pitu, mhm. ale jak przechodzi co do czego, to są też jest cała taka masa narzędzi tak. takich naprawdę twardych takich, no, tak. że to jest fizyczna praca tak. z organem, mhm. który się zepsuł, nie? Tak, mózg zaczyna się organizować w zdrowy sposób, czyli można zupełnie odwrażliwić wspomnienie, ono będzie w mózgu, ale w jego innej części, tak? Ponieważ nie wiem, czy powiedziałam, ale wspomnienie traumatyczne organizowane jest w mózgu w części podkorowej, czyli nie w tej myślącej, ale w tej podświadomej i jeszcze w sposób pofragmentowany. Czyli zaczynamy jakby mieć wrażenie takiego rozbitego lustra w głowie, a pod wpływem tych technik wspomnienie zaczyna się scalać i odwrażliwiać, czyli emocja utkwiona w tej strukturze mózgu, by odparowywać przez ciało. I w ten sposób połączenia między umysłem świadomym i nieświadomym powoli się odbudowują i między prawą i lewą półkulą. Niesamowite, czyli możecie sobie pomóc, a najważniejsze jest i kluczowe tutaj w tym wszystkim jest to, żeby sobie zdać sprawę z tego, że coś haczy w tym życiu. I żeby nie zamiatać pod dywan tego, co nam się przytrafiło i trudnego. Żeby tego też nie umniejszać, bo może właśnie z kimś pogadać na ten temat, bo to, co my możemy sobie powtarzać w głowie, a to na pewno nie miało żadnego znaczenia. Nie? Widzę, że coś jest ze mną nie tak, jestem właśnie, robię dziwne, zachowuję się dziwnie, ale gdzieś sama z siebie mogę, wiesz, no ludzie tak robią, nie? Że sami się uspokajają, przecież chyba przesadzam. Nie? Tak. Czy ja nie przesadzam? To chyba tutaj jest kluczowe takie to, żeby samemu nie deprecjonować, nie deprecjonować tych problemów, a jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to może wybierzmy się do psychologa, psychoterapeuty i spróbujmy chociaż zasygnalizować. On nam powie, że spoko, tu się nic nie wydarzyło takiego, tak? Tak. Wiolu, a takie flashbacki, co to jest w ogóle? Bo słyszy się o tym w kontekście traumy. Tak, w zespole stresu pourazowego mamy do czynienia właśnie z tym, co potocznie nazywa się flashbacki, czyli powtarzające się, uporczywe fragmenty wspomnienia traumatycznego, które pojawiają się nagle, ni z tego, ni z owego. Pojawiają się także, wybudzają nas w nocy, pojawiają się w snach, ale też na jawie, czyli w zupełnie niezapowiedziany sposób. I to jest właśnie też dowód na to, że jesteśmy w tym zespole stresu pourazowego, bo to czyli nas... co, nagle sobie siedzimy, nie wiem, kroimy sobie kolację i przychodzi nagle... fragment wspomnienia w postaci na przykład obrazu albo doznania dźwiękowego. Tak jak mówiłam, wspomnienie traumatyczne jest pofragmentowane w mózgu. Osobno obrazki, osobno doznania zmysłowe, takie, siakie, owakie. I wtedy te flashbacki jakby nas atakują z tego mózgu, który tam jest tak spakowany w ten dziwaczny sposób. No i stajemy się tego dosłownie ofiarą, czyli w tym momencie, kiedy ten flashback przychodzi, czujemy dosłownie tą samą dezorganizację i paraliż, jak w samym zdarzeniu traumatycznym. Czyli ja to nazywam, że jesteśmy porywani ciągle do świata przeszłości, co jest naprawdę bardzo przykre. To jest jeden z powodów, dla którego żyć z tym nie da rady. Czyli nagle możemy się poczuć, jakby ktoś nas bił, tak? Albo nagle możemy zobaczyć obraz człowieka, który ginie na naszych oczach, wypadku samochodu, który w nas wjeżdża. Tak. Mózg nam płata straszne figle, nie? Tak. Tak samo to, jak mówię, co innego, te triggery. No to tak samo, coś tam się zdarzy z zewnątrz i my znowu jesteśmy w tym samym stanie. Tutaj ni z tego, ni z owego nam coś właśnie, sam obraz się wyświetli. Także życie z traumą nieleczoną jest ciężkie i nie warto. Trzeba leczyć. Powiem o takiej specjalnym kategorii PTSD, jakim jest skutek doświadczenia molestowania w dzieciństwie albo gdzieś tam w czasie dojrzewania. Oczywiście każde molestowanie, każda przemoc seksualna niesie traumę potencjalną, ale jak jesteśmy dziećmi i zdarza nam się molestowanie seksualne albo gwałt, to to właśnie dezorganizuje pracę umysłu i osobowości w ten specjalny sposób. I ostatnie lata by pomogły tym ofiarom tej przemocy seksualnej z przeszłości wyjść z ukrycia i poszukać pomocy, bo dla nich te techniki są właśnie zwłaszcza dedykowane, żeby kobiety mogły z powrotem jakby dojść do siebie i do tej jakości życia, której nigdy nie doświadczyły, bo były dziewczynkami, a weszły z tą traumą w dorosłe życie i bardzo im się źle żyje, a może się im żyć z powrotem bardzo dobrze. Zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie taki przegląd. A słuchaj, Wiola, a może byśmy wymyśliły coś takiego i zachęcały ludzi do tego, że tak jak raz w roku idziesz na, nie wiem, idziesz na przegląd do ginekologa, przynajmniej raz w roku, to żeby chociaż raz w życiu spróbować pójść na jedną wizytę do psychologa i chociaż spróbować. I może taki zrobić sobie przegląd, co? Techniczny i powiedzieć, czy tutaj... Może to być dobry pomysł, ale jest pewien myk, że jak przychodzimy tak całkiem nieświadomi do lekarza, w cudzysłowie, czyli do psychologa, mówi pani powiedz, co mi jest, to terapeuta tak nie pracuje, powiem ci, że trzeba odrobinę mieć zaciekawienia na swój temat i wgląd w to, jak funkcjonuje, żeby ta wizyta miała sens przeglądała. Czyli to nie jest stomatolog, to nie jest tak, że on zajrzy ci w paszczę i zobaczy dziurę w zębie i stwierdzi plomba. Tak, okay, tak. Nie mam takich klientów, którzy chcą właśnie w ten sposób
profilaktyczny, coś załatwić z terapeutą, ale ich zawsze wciągam w rozmowę coachingową, czyli w to, żeby oni wejrzeli w siebie i zapytali sobie, albo powiedzieli na sobie na pytanie, a jak wygląda moje życie, a z czego jestem zadowolona, a z czego nie jestem, a co bym chciał zmienić, wiesz. Czyli tutaj musimy troszeczkę wysiłku ze swojej strony, czy jak taki klient musi się sam wysilić, żeby cokolwiek ruszyć tak, ruszyć żeby usłyszeć odpowiedzi od siebie samego na zadawane przez terapeutę pytania. No rozumiem. Mhm. Ale terapeuta nie musiał za niego roboty robić, nie? Bo to wtedy będzie zdanie terapeuty, a nie rzeczywisty wgląb psychikę. To zachęcamy Was na początek do tego, żeby spojrzeć w głąb siebie, przejrzeć swoje doświadczenia życiowe, swoje reakcje, zobaczyć, jak nam się żyje ze swoimi doświadczeniami. Rozejrzyjcie się po bliskich osobach też, bo może widzicie, że coś się u kogoś zmieniło. I może warto on się z tym męczy, tak, no, po cichu. Zapytać, bo dbajcie o siebie, dbajmy o siebie, dbajcie o siebie. Mhm. To jest zawsze dobre. Tak. I szukajcie pomocy tam, gdzie ona jest gotowa. U psychotraumatologów, jeśli chodzi o traumę. A nas słuchajcie, ale nie traktujcie nas jako psychoterapię, tylko jako inspirację. Inspirację. Mhm. I do usłyszenia za tydzień. Pa! Trzymajcie się, hej!